I następna instrukcja do takich modeli jak tutaj 760, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak ta maszyna wygląda. No z tych nowszych. No jedziemy. Chyba to wiele nie będę opowiadał, ale przynajmniej instrukcję będziemy można sobie oglądać. Nie trzeba szukać gdzieś na internecie. Wystarczy. To jest speed, nie jest ważny. Części podstawowe maszyny. Tu jest spis. Części podstawowe maszyny. Takich modeli. Spis. Wyposażenie to jest do przyszywania guzików, wstawka do dziurek, do zamków błyskawicznych, do szycia krytego, do guzików, do igły, szpulki, statyw, liniał. Do przewlekania przez igłę nitki, do przecinania dziurki oliwiarką, pędzelek, podkładka, śrubokręt. Jak założyć kabel, zakładanie nici bębenka. Nawijanie nici na szpuleczkę. Tu jest sprzęgło, odsprzęglamy przekręcając w lewo, później znowu po skończeniu nawijania zakręcamy w prawo. Tu jest pokazane jak się powinno nitkę przepuścić przy nawijaniu. Zaraz tu przez te oczka na dół albo trzymać ręką bezpośrednio tu. Tą dźwignię dajemy tu. Nawlekanie nici do bębenka. A czy w tą, jest obojętne. Tak pójdzie i tak pójdzie. No. Ważne jest, żeby to naprężenie było odpowiednie. Jeżeli jest za mało, to wtedy dokręcamy tą śrubkę. Za dużo odkręcamy. Prawidłowo to powinno być takie naprężenie, że jeżeli założymy szpuleczkę z nitką i puścimy pod sprężynką, to jeżeli będziemy ją strzepywać później, trzymając za nitkę, to bębenek powinien lekko opadać w dół. Wtedy jest prawidłowo. Nie może być tak, żeby stał w miejscu, to jest mocne naprężenie. Ani nie tak, żeby spadł sam. Przy szarpaniu powinno lekko opadać w dół. Jak mnie uczono. No. Dalej. Tu jest jak założyć nitkę. Ze szpulki prowadnik, podnaprężacz. Podnaprężacz z tej strony zawsze. Tu jest taka jeszcze blaszka. Na sprężynkę do szarpaka. A tu jest nawet rysunek. Prowadnik. Igła ma być rowek z przodu. Nie. Dobrze, rowek z przodu. Ten długi rowek ma być z przodu, wtedy jest dobrze igła założona. Wyciągamy po założeniu. Naprężenie odpowiednie. Pamiętać trzeba, że to nie jest do końca tylko tym regulacja. Tak jak mówię, 3, 4, 5 to jest mniej więcej, a jeżeli dalej nie ściąga, no to kręcimy, albo jest tak, że może być tam w tym bębenku nabite nici i trzeba to wyczyścić, bo nie będzie naprężał dalej, nawet jak damy 7. Wtedy będzie, o, tak będzie szyło. Będzie nitka z dołu, pętelki się będą robić, tak jest prawidłowo. Musimy pamiętać, że regulacja musi być tak samo naprężaczem tym, jak i na bębenku na dole.
Next. Tu jest jakieś szycie. Igłę zawsze do końca, do oporu, przykręcamy rowek z przodu. Tu mam tą płytkę pokrywającą. No. Regulacja nacisku stopki. No, wszystko proste. Tu mamy ustawianie wzorów. Ustawianie długości ścieku. Od 1 do 4. Tu jest sofar, no jest takie rozwiązanie nieciekawe, często się psuje. Przekręcając w prawo, w lewo, robimy cofanie szycia. Często się to psuje. Nieciekawe rozwiązanie, dlatego te maszyny nie były dobre. Użycie igły podwójnej. No, można szyć igłą podwójną. Rozpoczęcie szycia. Szycie zamku błyskawicznego, cerowanie, haftowanie, obrzucanie brzegu materiału, naszywanie aplikacji, równoległe szycie za pomocą tego elementu. Wyposażenie było na pewno, a jak nie ma, no to trzeba dokupić. Szycie dziurek. Przeszywanie guzików. Szycie ściegiem krytym. O, w ten sposób. Czyszczenie, oliwienie chwytacza. No, zawsze trzeba tam pokrywę ściągnąć, wyciągnąć na chwytacz, popatrzeć, czy nie ma zadziorów, wypolerować papierem ściernym, delikatnym, założyć bębenek. Dobrze pokazywałem? Zawsze chwytacz, jak wyciągniemy, sprawdzić, czy nie ma zadziorów. Może źle szyć. Papierem ściernym, tak jak powiedziałem, wyczyścić. Czyszczenie maszyny to jest podstawa, oliwienie raz za czas. Wymiana żarówki. Tak samo, najpierw należy docisnąć, obrócić, wyciągnąć. Później jak zakładam nową, docisnąć, obrócić w drugą, puścić. No, dobór igieł. 70, 89 i tak dalej do odpowiednich szmat. Przyczyny usterek. Łamanie igły. I to by było na tyle.